Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Wszechobecna przyroda, potęga gór, przepyszna kuchnia, czerwone wino, taniec, śpiew, muzyka. Tak Bułgarię widzą niektórzy. Ja bym jeszcze dodała bogata i krwawa historia, a także unikatowa architektura i radość z każdego dnia. No a jak Bułgarię widzi mój dzisiejszy gość, doświadczony podróżnik, pan Janusz Łyskawa? O tym przekonamy się już za chwilę. Witam serdecznie. Witam Państwa. Panie Januszu, Bułgaria kojarzona jest z takim luksusem PRL-u. Trochę tak jest, prawda? Ona przeżywała swoją świetność właśnie wtedy. Ci, którzy byli zamożniejsi, do tej Bułgarii się wybierali. Oczywiście mówię tutaj o wypoczynku nad Morzem Czarnym. Czy pan wtedy był w Bułgarii? Czy ten ostatni wyjazd, wyprawa, to była pana pierwsza wyprawa w życiu do tamtego regionu? To znaczy tak, rok 2001, bo wtedy w mojej świadomości Bułgaria jako taka atrakcja turystyczna zaczęła istnieć, to był pierwszy wyjazd do Bułgarii. Pierwszy raz byłem na Majówkę, to z grupą paralotniarzy tam pojechałam i w okolicach Sopotu, tu zmyłka, bo jak przysyłałem pozdrowienia z Sopotu, to mówili, od kiedy nad naszym morzem są takie góry. Tak, jest miasteczko Sopot. A później byłam ze swoją towarzyszką na takiej objazdówce w okresie wakacyjnym. W czasach PRL-u znałem Bułgarię z soku pomidorowego i bodajże brzoskwiniowego, bo to chyba był ówczesny eksportowy towar. Taki rarytas. Tak, tak. Ale tylko tyle pamiętam z czasów PRL-u. Wtedy nawet nie marzyłem o wyjazdach na granicę. No ale to się zmieniło i teraz już ma pan na swoim koncie wiele podróży. Teraz jakoś tak wyszło, że muszę się w tych podróżach męczyć z tymi tobołkami, tak, przesiadkami i tak dalej. Na własne życzenie. Pojawiła się ta Bułgaria i zrobiła ogromne, bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. W sensie takim gospodarczym, jak nawiązujemy już do czasów PRL-u, to my chyba jesteśmy bardziej rozwinięci niż Bułgaria, w sensie takim gospodarczym, czy na przykład też zabudowa tych domostw na wioskach, czy nawet w tych miasteczkach, to bywa różnie, ale nie zmienia to faktu, że Bułgaria jest, no jestem zachwycony i mam wielki niedosyt i oj, gdybym tylko mógł, to bardzo często bym tam wracał i wiele miejsc poznawał jeszcze dokładniej, czy wiele z tych miejsc no, w tę chwilę celebrował po raz kolejny, bo naprawdę są fenomenalne. Ale gdybym miała pana zapytać, to chyba też takie trochę pytanie retoryczne, góry czy morze, to chyba odpowiedź jest... Samochód. To znaczy tak przewrotnie, no samochód, bo... To jest doskonały środek do przemieszczania się i ta Bułgaria była w pakiecie z Rumunią, więc ten samochód był też taką bazą, która ułatwiała nam podróżowanie i też ten taki słowo camper w odniesieniu do tego samochodu jest nadużyciem, ale tak, ten samochód pozwalał w taki sposób no, spokojne, ekonomiczne przemieszczać się po tych terenach, dlatego samochód. A czy morze, czy górę? Ten zasadniczy pobyt, taka objazdówka po Bułgarii, to był bodajże sierpień, więc morze było bardzo kuszące, zwłaszcza Morze Czarne. Morze Czarne, które tutaj w tym rejonie Rumunii i Bułgarii, ono tworzy niesamowite taki mikroklimat, tam ponoć nawet rosa nie występuje. A do tego woda na wybrzeżu Bułgarii jest naprawdę fantastyczna. Jak miałem okazję zobaczyć to samo Morze Czarne, ale z perspektywy Gruzji, to niczym mnie to morze nie zachwyciło. Może to taka pora roku, może taka pogoda,
ale no jak gdyby walory te estetyczne tu na bułgarskim wybrzeżu były naprawdę fantastyczne. Zresztą my wjechaliśmy w taki baśniowy świat, bo wjechaliśmy do Bułgarii z Rumunii i pierwszy nocleg był nad taką plażą, to jest bardzo trudna dla mnie nazwa, Duran Kuak. No to nie dziwię się. Tak. Nieco egzotyczna, nawet jak na Bułgarię. Ale to co, dlaczego rajski, rajski świat? Plaża była na wyłączność dla nas. Na plażę można było niemal dojechać samochodem. Przepiękny, biały piasek, niezwykle czysta woda i naprawdę nie było żywej duszy. Może na przestrzeni dnia pojawiło się tam z 10 osób, ale biorąc pod uwagę, że to był szczyt wakacji i na przykład kurort w Konstansie, to na plaży to tam nie było widać. Plaża była pokryta ludźmi, tak? Nie było widać skrawka piasku, więc nie spodziewałem się, że takie atrakcje w ogóle są w kraju, który należy do Unii Europejskiej, który jest taką perełką turystyczną, że tak, można dostać. Jest mocno eksploatowany, prawda, w tym sezonie turystycznym. Mało tego, oni mają taką, praktykują coś takiego, że tam rozbijanie namiotu i biwakowanie na plaży jest niczym niezwykłym, to jest wręcz wskazane. Czyli za to nie zapłacimy mandatu. Absolutnie nie, no to są, no nie zapłacimy mandatu, no mówię, to jest wręcz wskazane. To oni tu praktykują, to jest oczywiste i pytanie o jakiś kemping, czy można tu rozbić namiot, to dla wielu było takie, o co wy nas pytacie, nie? Bo to było zdziwienie, że ktoś chce płacić i pyta się, czy można, no można. No dobrze, ale rozumiem, że eksplorowanie Bułgarii rozpoczęło się nad morzem, no ale wjeżdżał pan w głąb, no bo był ten samochód. No tak, no to myśmy zaczęli od północna część Bułgarii, północno-wschodnia część Bułgarii, więc jadąc w dół, to przemieszczaliśmy się na południe wzdłuż wybrzeża, wzdłuż Morza Czarnego. Przywitała nas przepiękna, piaszczysta plaża, ale serce skradło nam miejsce Kamienny Brzeg, ono mniej gościnne, bo to no, takie zejście do wody było karkołomne, bo to klif 50-60 metrów wysokości i niemal pionowe i tam trzeba było wyszukiwać jakichś ukrytych ścieżek, które, no tak, no to już było, to było doskonałe połączenie gór i morza. Mankamentem był brak plaszczystej piaży i tam trzeba było szukać takich basenów pośród skał, w których da się popływać, da się kąpać. No, trzeba też być ostrożnym na fale, bo skała i fale to jest bardzo niebezpieczne połączenie. Ale atrakcją, to tam nawet gdzieś utopiłem się i nie zauważyłem, że nastał zmierzch, bo utopiłem, odpłynąłem, w tym sensie utopiłem się, podglądając krawę, bo wszedłem w jakieś takie zupełnie bezludne miejsce i coś w tej wodzie tak, no coś tam mignęło, natomiast patrzę, no nie wiem co uciekło. No i po dłuższej chwili zaczęły te kraby wychodzić. Na początku całe mrowie takich maleńkich, no a na koniec takie dosyć duże wyjadacze. No, tutaj mam taki filmik, gdzie między kamieniami przyciska się już taki wielokolorowy krab. Więc widowisko niesamowite. A do tego no, mieliśmy samochód postawiony niemalże na krawędzi klifu, więc doskonałe miejsce, żeby oglądać wschody słońca, bo to ekspozycja wschodnia, więc coś,
No trudno mi opisać. No, znam parę słów po polsku, ale ciągle brakuje mi słów, żeby oddać klimat i magię tego miejsca. I tam utknęliśmy i spędziliśmy tam parę dni leniuchując na tym klifie. Też taką rzeczą zupełnie kosmiczną to, jak to nazwać, ognisko, grill, ale najbardziej zaskakujące to to, że całodobowo płonący gaz w takim ala ognisku, ala grillu, tam było takie sobie z kamieni ułożony krążek i jakieś takie niedobitki wydobywającego się z ziemi gazu tam był skierowany i wiecznie ten płomień tam migotał i można było sobie coś ugotować. Zaleta, że taka darmowa kuchnia była cały czas dostępna. Mankament, że przyciągało o każdej porze dnia i nocy spragnionych. Tak, więc to był ten mankament. Natomiast klimat tego miejsca, no trzeba tego doświadczyć. Bo jedno piękno morza, tej bardzo surowej, kamiennego klifu z takim egzotycznym figowy sad, gaj. No, takie samosiejki figowe, ale tworzyły niesamowite baldachim z liści na tym pionowym klifie. A tuż obok stanowiska archeologiczne, jakieś parki, bo archeolodzy tam stwierdzili, wyliczyli, że tam już 5000 lat temu ludzie delektowali się tymi widokami i aurą tego miejsca. Więc tak niesamowity konglomerat różnych fajnych atrakcji w jednym miejscu, że no mogę tylko serdecznie polecić. No powiem szczerze, że trochę się rozmarzyłam i nawet tak myśląc o zbliżających się wakacjach, to chyba bardzo dobra reklama. No dobrze, musi być łyżka dziegciu. Nie ma zaplecza socjalnego, trzeba sobie organizować samemu, ale to jest rzecz, którą uważam, to jest bardzo niska bariera wejścia, nie ma co się tym przejmować. No tak, ale z tego rajskiego świata trzeba było się przenieść dalej, no żeby eksplorować tą Bułgarię. Więc szukaliśmy takich różnych miejsc, tych miejsc, których tam sobie pozaznaczałem na mapie, było dużo więcej niż mogliśmy w ciągu 2 tygodni zobaczyć. Bo to było 2 tygodnie, tak, 2 tygodnie było przeznaczone na Bułgarię. Tak. I 100 kilometrów w głąb, więc no, właściwie na zachód. Jest niesamowite miejsce w sensie geologicznym, obite kamienie, takie kamienny las, tak też to bywa nazywane. Rzecz, miejsce, które spędza badaczom sens powiek, bo ciągle nie mogą dojść do porozumienia, jak to powstało. Ponieważ wygląda to tak, jak byłaby gigantyczna piaskownica o średnicy kilku kilometrów i w tej piaskownicy tak jakby poukładane coś, co łudząco przypomina pień drzewa, taki już w środku pusty. No i te pnie są, niektóre stoją, niektóre są poprzewracane, no tyle tylko, że to nie jest, to nie ma nic wspólnego z drzewem, tylko jest to skała. I pytanie, czy spory wśród badaczy, jakie procesy geologiczne stworzyły tak spektakularne twory. Sądzono, że jest to wynik działalności, no skutek tych zjawisk krasowych, tak? Woda rozpuszcza skałę i gdzieś tam później ją ponownie tworzę, ale ciekawszy smaczek. Okazuje się, że to dzisiaj badania, bardzo wnikliwe badania tych skał, które wskazują, że one mają jednak pochodzenie organiczne. Te formacje powstały, gdy ten teren był dnem morskim i musiało się to znajdować na jakimś uskoku, na jakimś pęknięciu skorupy ziemskiej, z której wydobywały się gazy, węglowodory, metan i tym podobne.
i żyjątka, które dzisiaj są opisane, takie zjawiska, to się nawet nazywa filtr czy basen takiego zimnego osadzania się. No te żyjątka, one są w takim kominie, gdzie bąbelkują te gazy i one tam żyjąc no, prowokują wytwarzanie się tego typu substancji i to stworzyło no, te cylindryczne formacje skalne, które do dzisiaj naprawdę bardzo kosmicznie wyglądają. No, mam takie zdjęcie z kotem, bo była tam para turystów, którzy podróżują z kotem i on tam w tych wszystkich zakamarkach tak eksplorował te kamienie nawet od środka, więc było to bardzo, bardzo zabawne. Zatem w sensie geologicznym bardzo taki, bardzo ciekawe miejsce. Kolejne 100 kilometrów w głąb Bułgarii dojechaliśmy do takiego zagłębia skalnych monasterów, cerkwi. Właściwie tu słowo monaster, na nim się zatrzymam przez krótką chwilę. Na mapach monaster i próbowałem rozkminić, czym się różni monaster od cerkwi, no bo tam dominuje prawosławie. No tak. No i monaster to jest miejsce, gdzie mieszkają ci zakonnicy prawosławni. No ale też są tam miejsca, gdzie celebrują nabożeństwa. Natomiast cerkiew, no to tak jak w katolicyzmie kościół. Chociaż słowo cerkiew jest używane tak do cerkwi prawosławnej, jak i często do kościołów katolickich. No ale tak, dotarliśmy do takiego zagłębia skalnych monasterów, bo tam bardziej pustelnicy niż zakonnicy, bo to tacy tak no, wiodące życie na odosobnieniu. Zakonnicy tam mieszkali, żyli. I miejsce no, naprawdę magiczne. No, zresztą w ogóle uważam, że taka bliskość, obcowanie z przyrodą jakoś do tej transcendencji, nawet jakbyśmy się blokowali, to gdzieś tam nas kieruje, bo przynajmniej zachwyt, który wprawia mnie piękną przyrodę, no tak, gdzieś tam różne pytania rodzi. A ten monaster, który nazywa się, twierdzą, że on jest poświęcony, miał upamiętnić cesarza Konstantyna i stąd Konstantin. Jakoś tak oni to imię różnie oddają. No i jest taka cerkiewka, gdzie tam jeszcze na tych gołych skałach czy takich jamach wydrążonych w tej miękkiej skale są jeszcze pozostałości jakichś pierwotnych malowideł, ale ciągle tam są organizowane nabożeństwa. Wejście do tego monasteru jest na wysokości gdzieś 10 metrów od podłoża, bo to w ogóle jest góra, więc ciągle się idzie do góry. No, dochodzi się do pionowej ściany, teraz tak postęp ciągle następuje, więc już nie trzeba się wciągać po linach czy po drewnianych drabinkach, tylko są stabilne, stalowe schody, ale przyklejone dosłownie do pionowego klifu i trzeba wejść tam 10 metrów wyżej, by wejść do wnętrza tego monasteru skalnego. Czyli adrenalina pozostaje, czy niekoniecznie? To znaczy dopiero jak oglądałem zdjęcia się pojawiła, bo tak to ten zachwyt sprawiał, że tak, ta ciekawość, a co tam jest, a dokąd te schody prowadzą i dopiero jak patrzyłem na zdjęcia, gdzie my chodziliśmy, to zacząłem się bać. Taką bardzo emocjonującą chwilą jest wyglądanie przez okienko z tego kościółka, no bo tak, to okienko tak właściwie nie ma żadnego parapetu, można się wysmuknąć. Rozumiem. I ono jest w pionowej ścianie. Ale trzeba zapanować nad tą ciekawością wtedy. Przepiękna panorama. Mówię, jest tam zagłębie tych skalnych cerkwi czy monasterów, bo byliśmy w jednym, mijaliśmy kilka takich tablic informacyjnych, gdzie były narysowane i tam pokazane jakieś ścieżki.
Ale to nie dwa tygodnie, a dwa lata by trzeba było poświęcić, żeby każde z tych niezwykle klimatycznych miejsc móc zobaczyć, odwiedzić. No i to właściwie są takie odległości, że te monastery to są gdzieś 200 km od Morza Czarnego.